powiem, siusiaka latają, tak szczerze. Więc no. Dobra, mamy pół godziny na nagraniu i kolejnego stworka ubitego. Tutaj uwaga na spadające kamienie, które się turlają, dlatego że... Znaczy tak, to trochę masło maślane wyszło z tego. Tam jest checkpoint, więc szybko gnamy, gnamy, gnamy. Już jesteśmy bezpieczni. Otóż turlające się kamienie, jak widzicie, sporo energii nam zabierają, tak więc miejmy to na uwadze i musimy uważać przede wszystkim. Tutaj mamy nietoperki, taką scenerię i... Tak, w sumie taką scenerię i te same rekwizyty, czyli stalaktyty chociażby, po których musimy się teraz poruszać, znajdziemy również w grze Hugo 4, gorączka czarnych diamentów. Taka ciekawostka. Okej. Żyćko zebrane. Tak zauważyłem, że ten, że kiedy zbieramy życie, to jest ta sama muzyczka, co ten. W sensie ten sam dżingiel, co jak zbieramy checkpoint. No, i jak widzicie, pierwszy sandstone, ten, świeci się na kolor fioletowy. Taka, no zresztą, no może nie ciekawostka, ale tak, takie zwrócenie uwagi trochę. I tam mamy, że tak powiem, napój bogów, ale... Ale, życie się tutaj spełni na nowo, więc sobie odbiorę to, co straciłem. Ewentualnie stracę znowu. Ale myślę, że napój z bagien sobie napiję się, jak już doskoczę tam. Co jest mało prawdopodobne, no ale... Udało się. Ta czaszka wygląda bardzo fajnie, moim zdaniem. Zobaczcie, schowam na chwilę... Znaczy, już schowałem sobie interfejs. Patrzcie, jak ona wygląda. Świetna sprawa. Świetna sprawa. Okej. Idzie na razie dobrze. 5 żyć, chociaż miałbym pewnie teraz 7 żyć, gdyby nie fakt, że miałem dwie głupie śmierci. Nawet 3 głupie śmierci, więc miałbym teraz o wiele więcej żyć. No ale taki wynik mnie też oczywiście zadowala. Nie narzekam, wręcz przeciwnie, jestem zadowolony. I to był właściwie poziom, w którym moi kuzyni też mieli trochę z nim problem. I nie dziwię się czemu, dlatego że oni byli bardzo przyzwyczajeni do takich nawet łatwiutkich poziomów z takiego Crasha 1 czy tam Crasha 2. Nie pamiętam, w którego oni się najbardziej zagrywali, ale wiem, że w Crasha się bardzo zagrywali, więc no. Uwaga! Teraz znowu wracamy do pary wodnej i lawy. I ktoś przy okazji kaloryfer, bo słyszałem taki odgłos, dziwny huk trochę. Okej. Tam mamy znowu napój bogów, więc dobrze. Dobrze się składa. Okej. Go, 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 Hugo, go. Wow! Dobrze! Dobrze! Świetnie! I teraz uwaga na kamienie! I zanim ktokolwiek powie, że pomidor, olej te diamenty! One ci się nie przydadzą i tak! Przydadzą się. I to jest raz, a dwa, że ja lubię te diamenty zbierać. Kiedyś, kiedy grałem w Hugo Tropikalną Wyspę, to po prostu potrafiłem przejść cały poziom lub całą minigierkę zbierając wszystkie diamenty. Po prostu ja mam trochę takie, lekko mówiąc, ADHD, jeżeli chodzi o takie święcące rzeczy. Lub jestem upośledzony w jakimś małym stopniu, jeżeli chodzi o takie świecące rzeczy. I ja po prostu lubię zbierać takie świecące rzeczy. Wiecie, to jest takie zboczenie zawodowe, jeżeli chodzi o zawód YouTuber, jakby to powiedział Gimper. Tak. I co? No i ziup. Coś czuję, że jesteśmy coraz bliżej końca.
O ile mnie pamięć nie myli i o ile mój węch mnie nie myli. Tak, to już jest koniec poziomu. I teraz zrobimy coś, czego nie powinniśmy zrobić. A zrobimy. Tutaj gra ci każe atakować te wszystkie magmowe potwory, co nie? My se to olejemy. Proszę bardzo. Można? Można. Te cutscenki są bardzo krótkie i takie, wow, o kij tu chodzi. O, to jest mój ulubiony poziom. Lubię go ze względu chociażby na klimat, w jakim się zaczyna, ponieważ zaczynamy sobie w takiej letniej dżungli, a zaraz zobaczycie, co się będzie działo. Ruszamy. Przeciwnikami tutaj będą pomocnicy Don Kroka oraz Scylli oraz węże, jak widzicie zresztą. Więc radzę uważać, ponieważ ci tutaj biegają sobie z kinżałami, a węże, no jak to węże, potrafią cię ukąsać. Bardzo lubię ten poziom, mega klimatyczny. Bardzo lubię ogólnie takie wodospady tutaj płynące, jak widzicie zresztą. Bardzo fajny klimat, mega klimacik. O, i takie sekcje w platformówkach też lubię, jak mamy przykładowo w tle wodospad i musimy... powiedzmy przez taki pseudo-most przejść, ponieważ tutaj jest kłoda, która się przewróciła i umożliwia nam przejście dalej. Takie coś też lubię bardzo w platformówkach. Bardzo szanuję za coś takiego. Twórcy, macie u mnie plusa. Macie u mnie plusa. Naprawdę. Moi kuzyni, pamiętam, że lubili ten poziom, zresztą ja też lubiłem, ale końcówka troszeczkę dla mnie była mega myląca, dlatego że końcówka tego poziomu jest dosyć interesująca. Ale to wam pokażę wszystko. Ja wam to wszystko pokażę, ja wam tutaj udowodnię. Znaczy może nie udowodnię, ale po prostu wam powiem co i jak. Tutaj chyba znowu wąż będzie, a nie? Jednak jest, kurde, skurczybyk się schował. Ale to byłby przypał, gdybym przed checkpointem zginął, nie? Ja, dobrze to ogarnięte było. Widać, że jest mała praktyka w tej gierce. Szanuję bardzo, szanuję za takie kurde podejście, Michale. Zobaczymy, ile mi się uda żyć w tym let's playu zdobyć. Podejrzewam, że... może nawet ponad te 10 żyć się uda, bo w tej gierce no nie da się zrobić 99, ponieważ ta gra jest za krótka, żeby zdobyć 99 żyć. A serduszka to też jakoś super często w poziomikach nie występują, co możecie zresztą zobaczyć, że jakoś super często nie ma serduszek zdrowia. Dobra, przyznam jedną taką wadę, jeżeli chodzi o gameplay, to to, że Hugo ciężko się trochę steruje na D-padzie. W sensie, łatwiej byłoby już grać, powiedzmy, na tym analogu, ale ze względu na sekcję 2D, jak widzicie teraz, no to ciężko byłoby taki efekt odtrzymać. I teraz mamy zmianę otoczenia. A przynajmniej zaraz będzie, bo na razie tutaj zmieniło się z takiej, powiedzmy, letniej dżungli za dnia lub za popołudnia, to zmieniło się nam na wieczór późny. Jak zresztą widzicie teraz, że woda zmieniła trochę kolor. W ogóle wszystko się takie ciemniejsze zrobiło. Checkpoint. Osiem żyć mamy, to jest dobry wynik. To jest bardzo dobry wynik, kierowniku. Dobrze. Ogarnięte. I mamy zmieniony klimat teraz z letniej dżungli, która zapadła, w której zapadł wieczór. Pojawiła się dżungla, w której mamy śnieg. I spadające ogromne kule śniegu, które chcą nas unicestwić.
Ale to było głupie, nie? Ale to było głupie! Ciekaw jestem, ile z tego odcinków wyjdzie. Przy dobrych wiatrach jestem w stanie z tego dwa odcinki wykręcić. Ale wydaje mi się, że wyjdzie znowu tak jak w pierwotnym Let's Play, czyli tam z 5. Może mniej, tak z 4 może wyjdą. Zobaczymy. Nie ma co się nastawiać. Na razie tutaj wchodzimy w zimowe klimaty, tak więc czapki świętego Mikołaja proszę założyć, ponieważ już wiecie, zaraz grudzień, prezenty, Boże Narodzenie i te sprawy. O, to jest ta końcówka tego poziomu, czyli ten stwór. To jest coś, co było mega problematyczne, a raczej te stwory. Ale łatwo można je ominąć. Chciałbym je atakować, ale mam je w dupie. Widzicie? Mam je w dupie. Tak więc no, Hugo sobie spadł, zjechał, no i teraz trafiliśmy do pomieszczenia, gdzie będziemy musieli operować kratami i będziemy musieli sobie odblokować drogę po prostu. Teraz przykładowo jakie kraty żeśmy odblokowali? O, te kraty żeśmy odblokowali, więc super. Trzeba tutaj tak działać. Moi kuzyni jakoś z tym poziomem mieli zawsze problem. Ja jakoś nigdy nie miałem, powiem wam szczerze. Może mi trochę dłużej zajmował, ale nigdy nie miałem jakiegoś super problemu z nim. Okej, okay, chyba wykrakałem. Chyba wykrakałem, dlatego że ten poziom da się szybko zrobić. Oj, uderzyłem w popfit, przepraszam. Więc zobaczymy, zobaczymy teraz. Na spokojnie. Skok, skok, skok. Tutaj. Ogarnięte, patrzcie na to. Patrzcie na to, mówiłem, że to jest łatwe. Mówiłem, że to jest łatwe. Po prostu prościzna. Bardzo krótki poziom. Tutaj mamy kod do następnego, że tak powiem. Znaczy nie, to jest nowy kod poziomu. Czyli kiedy będziemy sobie chcieli wczytać gierkę, ponieważ nie wiem, tam wyłączyliśmy konsolę czy coś, to będziemy mogli sobie to wklepać i grać dalej. Moi drodzy, zdobyliśmy drugi sandstone, czyli został nam już tylko jeden, żeby wypełnić cały quest. I idziemy sobie dalej. Jak widzicie, Hugo tutaj wysadził tą zimową jaskinię, co spowodowało, że idziemy sobie po prostu już dalej. Czyli tędy. No i cóż. Tutaj naszymi wrogami będą właśnie dżdżownice oraz sługusy Don Kroka oraz Scylli.
I radzę uważać, dlatego że te dżdżownice są mega upośledzone i mega głupie. Mam nadzieję, że tutaj zaraz znajdę jakiś ten eliksir z bagien. O, czyli jak widzicie, tutaj już rzucałem na mnie kilofami. To był poziom, który przyznam, że sprawił mi problem. I to nie raz. Co zresztą widzicie teraz chociażby. Lol, co się stało? Ej, gierka mi stanęła, halo? Przyznam wam się do jednej rzeczy, musiałem tutaj wczytać load state'a. Mam nadzieję, że znowu mi gierka nie stanie, bo to byłoby przesrane. Nie, gierka na razie idzie dobrze. Pytanie, czy nie stanie później. No, to jest, że tak powiem, pytanie za 100 punktów. Albo za 200 punktów, jak wiecie, Crash Bash na 200%. Głąby rzucające kill-offem. Nie lubię ich. Dobrze! Checkpoint! Oraz eliksir z bagien wypity. Tak to bym miał już 9 życie. Kurde, mol. No trudno się mówi, trzeba lecieć dalej w takim razie. Przyznam, no mówię, z tym poziomem miałem malutki problem. Malutki, jak byłem mały, ale... No cóż, moje kuzynostwo też jakoś... nie popisało się, więc no... A, doskoczmy sobie. Przynajmniej będziemy mieli więcej żyć. Przyznam wam się, że tutaj znowu walnąłem se load state'a. Tak bez bicia, ani bez czegokolwiek. Trochę nie fair było to, że straciłem w tak głupi sposób życie, więc dlatego tak też uczyniłem, że se wczytałem. Bo uważam, że takie trochę nie fair było to. Chcę mieć jak najwięcej żyć, okej? Nie wyzywajcie mnie za to, ani nic. O, i teraz trzeba tutaj się dostać. Oh man. Dobra, walić tego różowego diamencika. Z tamtym mogłem się poświęcić, tego nie mam zamiaru. Checkpoint. Zobaczymy, jak daleko jesteśmy. O, tutaj mamy już chyba... Szczerze powiedziawszy, to jest chyba końcówka tego poziomu, o ile dobrze pamiętam. O, uwaga na zabójczy wagonik. Na zabójcze wagoniki. Kurde mol. Dobra, to życie sobie... Dobra, przyznam, że to troszeczkę było bardzo ryzykowne. Nawet bardzo, a nie troszeczkę. Więc no. Ale tu chyba będzie koniec już levela. Poziomiku. Jak zwał, tak zwał. Tam jest eliksir, więc chyba warto byłoby do niego się tam dostać. I guess. Dokładnie. O, żyćko tam jest. Chcę ryzykować? Czy nie chcę? A dajmy. Kurde! Fuck! Zdobyłem 10 życie i spadłem. Dobra, to było głupie. To było wyjątkowo głupie. To co, widzimy się chyba tam, co nie? W sumie, powiem szczerze, że zdałem sobie sprawę z jednej rzeczy. Właśnie zrobiłem chyba największą głupotę ever. Pamiętacie, jak wam się przyznałem do tego, że zrobiłem save state'a, co nie? I load state'a. Jak zdobyłem tą 9 życie. Ponieważ straciłem przez tą dżdżownicę, czy przez tego tam krokodyla. To zapominam ciągle o tym, że życia się respawnują. To nie jest tak jak w Raymanie 1, że raz zbierzesz życie i już ono tam nigdy się nie pojawi. Tak więc no... głupota, no level 5000, master disaster, kurde. Jak to kiedyś powiedział taki słynny Akuroblade X Kolczo. Dobra, 11 żyć to jest bardzo ładny wynik.
Tam mamy już koniec poziomu. Pamiętam. Bo zawsze końcówka poziomu charakteryzuje się tym, że jest spam tych malutkich diamencików i jest jeden ogromny. I że kamera, tak zobaczcie. Tutaj kamera idzie za nami, a tutaj kamera tak jakby lokuje się w jednym miejscu. To można łatwo wtedy rozpoznać, że koniec poziomu. Dokładnie tak. To jest ulubiony poziom Gespatio. Bardzo on go uwielbia. Dawał sobie radę z nim bez problemu. Ja bardzo jestem nostalgiczny do tego poziomu, bardzo go lubię. Więc no, jedziemy z koksem. Jest on bardzo łatwy, powiem wam szczerze. Nie jest on w żadnym wypadku skomplikowany. Wystarczy tylko kontrolować wózek. O Jezus Maria. Ale ten poziom będzie epicki pod tym względem, nie? Ale tutaj mamy pod kontrolą wszystko. Jedyne, na co radzę uważać, to właśnie na skały i na to, że możecie łatwo spaść, bo wiecie, przepaście tutaj są dosyć często. Za dzieciaka nie pamiętam, czy miałem z tym poziomem problem, ale chyba miałem, bo jednak no, ja nie ogarniałem tego typu poziomów. O, widzicie, patrzcie, jaki unik. Patrzcie, kurde, X-em możemy taki unik robić. Bardzo fajna sprawa. Musiałem tutaj mniej więcej ogarnąć, czym dokładnie się unik robi, ponieważ szczerze powiedziawszy, myślałem przez chwilę, że to trójkątem, a ciągle zapominam, że trójkątem chowamy interfejs. Patrzcie, jak ogarnięty łatwo. Zium! I tutaj, że tak powiem, wspólnicy Don Kroko oraz Cylli będą nam tutaj wielkie kule śnieżne rzucali, żeby, wiecie, nam utrudnić przejazd. Mamy checkpoint, więc nice. Zium! Gitara. No, ja nie odpuszczę sobie dla serduszka. Znacie mnie za dobrze, wiecie, że ja zawsze życie staram się zbierać. Więc no, raczej bym sobie nie odpuścił, czyż nie? Łatwiutki, widzicie, to jest poziom. Trzeba tylko odpowiednio kontrolować wózek i będzie wszystko git. Nie wiem, szczerze, tak z perspektywy czasu, jak się jest trochę starszym, to nie wiem, jak w tym poziomie można mieć taki, powiedzmy, problem, bo tutaj wystarczy tylko D-padem manewrować na lewo i prawo i w odpowiednich momentach i miejscach robić unik. To tyle, co trzeba ogarnąć na ten poziom. Reszta to jest naprawdę mega łatwizna. No wiadomo, no, od czasu do czasu obije się o jakąś tam skałę, ale rzadko kiedy zginę, nie? Proszę bardzo. Pierwsza część tego poziomu została zaliczona, ale czas na drugą część. A druga część tego poziomu, no, już jest troszeczkę trudniejsza, ale też jest do ogarnięcia, no proszę was. Jedyne, co się zmienia, to to, że poziom jest trochę ciemniejszy teraz. I że końcówka poziomu nie kończy się na klimatach zimowych, tylko na klimatach letnich. To jest tylko tyle, co odróżnia to od poprzedniego poziomu, czyli nic szczególnego moim zdaniem. Nic szczególnego. I mamy zaraz godzinę na nagraniu, a nam zostały tam plus minus chyba tylko 4 poziomy do zaliczenia gry, więc easy. Szkoda trochę, szkoda, bo ta gra ma naprawdę ambicje na dłuższą produkcję. Ale niestety, no, IT i Media nie miało za bardzo budżetu, żeby robić jakieś super ekstremalnie długie gierki z Hugo, więc no, trzeba jakby doceniać to, co się ma.
I po tej gierce prawdopodobnie będzie, będą jeszcze 4 gierki. I po tych 4 gierkach, jeżeli chodzi o Let's Play, to będziemy wracali sobie do Dog's Life. I żyćko mamy. Nice. Z tym poziomem, tak szczerze wam powiem, że nie miałem praktycznie w ogóle problemu. Jak już mniej więcej ogarnąłem pierwszą część za dzieciaka, to już druga część szła po prostu jak bułka z masłem. Moi kuzyni natomiast nie mogli ciągle się przyzwyczaić do mechaniki z wagonikiem. I dymali chyba po 10 razy w jednym, w tym samym miejscu. A ten poziom to dla jednego z moich kuzynów to była katorga, dlatego że on już sobie mówi takie: nareszcie ta cholerna kolejka się skończyła. A tutaj myk się nie skończyła. Jednak to była podpucha, jest jeszcze druga część. Mój stan życia jest dosyć krytyczny. Teraz uwaga. Żyćko. Jest! Eliksir z bagien! Kurde mać. I 16 życie. Kurde, ty, naprawdę rekordy dzisiaj wbijam w tej serii, bo z tego co ja pamiętam, to w poprzedniej serii ja miałem mało życia, jeżeli chodzi o Hugo Trójkę, więc to można powiedzieć, że to jest takie godne V2 w sumie. Albo remake Let's Playa. W sensie remaster, sorry, nie remake. Ale tutaj na odłamki trawy radzę uważać, dlatego że one są bardzo, 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 bardzo niedobre. I tak zrobiłem tutaj save state'a na wypadek, gdyby mi się emulator skraszł, bo jednak jest wygodniej trochę nieco. Niż żeby kończyć jakby, niż żeby znowu miałbym powtarzać i nie daj Boże w jakimś miejscu miałaby mi się gra skraszować, tak więc no. Tutaj mamy kolejny kod poziomu i teraz czas na kolejny poziom, który nas czeka.